Siemanko, dzisiaj taki poradnik, bo widzę, spora część ludzi ma problem z tym IF Fruitem, zwłaszcza na telefonie. To pokażę, chociaż większość ludzi o tym wie, korzysta, ale dla tych, co nie wiedzą, potrzebujemy. No, IF Fruit na komputerze, pobrany z BlueStacka, IF Fruit Emulator lub GTA Safe Editor, ale starszą wersję. BlueStacka, link wkleję w opisie do stronki. Musicie go sobie pobrać i tam w tym BlueStacku będziecie szukali iFruita i go pobierzecie. Tak samo tu do iFruit Emulated, tego emulatora też. Link wkleję w opisie i też musicie go sobie pobrać. No ewentualnie jak macie tą starszą wersję GTA Editora, ona zawiera tam też iFruita, no to możecie korzystać z niej. Jak to już sobie tam pobierzecie, poinstalujecie, uruchamiacie tego BlueStacka, wpisujecie tutaj iFruit, znajdzie wam, go też już sobie pobieracie, instalujecie i on wtedy działa wam, no może nie na 100%, tu większy problem stwarza platforma, na której gramy, nie że on działa czy nie działa, on nie działa teraz na konsolach, działa na PC-cie. Pokażę tu lewe okienko telefon, o co tu chodzi, że on nie działa. Prawe okienko to jest ten na komputerze, który będziecie sobie instalować. No i tutaj jeżeli używacie starego edytora GTA, musicie go uruchomić jako administrator. Ale tu musi ta stara wersja, która go jeszcze zawiera, ta nowsza wersja już nie ma iFruita. I go musicie właśnie, mówię, tą starą wersję, żeby iFruit działa, uruchomić jako administrator. I tu się odpalają obydwa iFruity. No ten po lewej to mówię telefon, ustawienia, wybieramy sobie naszą platformę, na którą gramy. Przykładowo Xbox One czy PS4. No niech będzie Xbox One. I wchodzimy w tego Los Santos Custom. Pyk, 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 są samochodziki, zaczyna się kręć te kółeczko ładowania i jest paczet. Aplikacja się wyłącza albo wyskoczy, że nie udało się wczytać listy krajów. No nie da się tam dalej robić nic. Tak jak mówię, lista krajów. Kręci się kółko, bang. Amen. Aplikacja nie działa. Jeżeli wybieramy platformę PS4 i Xbox One, którąkolwiek. A tu jeżeli właśnie mamy tego edytora lub tego iFruit Emulator. Ja tu nie aktualizuję ich. Teraz tak, tutaj. W tym z BlueStacka pobrany. Też ustawienia, platforma. Była Xbox, zmieniamy na PC-ta. Zmieniamy po prostu platformę PC. I teraz uruchamiamy sobie ten Los Santos Custom i tu już nas załaduje normalnie. Teraz jedyne co musimy zrobić to złożyć zamówienie na którąś tablicę, jeżeli już mamy, o ile nie mam ci ich zablokowanych, po prostu składamy zamówienie na którąś tablicę, potwierdzamy wszystko jak leci. Udało się złożyć zamówienie, to już nam jest niepotrzebne. Teraz w tym emulatorze wybieramy platformę, czy emulatorem, czy iFruitem z edytora. Wybieramy po prostu platformę, na którą chcemy zamawiać, składać zamówienia tam na tablicę, koła, światła, na pierdołki. Ja tu używam emulatora, niech będzie Xbox One, bo tu na konsoli jestem przygotowany. Klikamy Connect, żeby się połączyło. I tu jak wyskoczą wam 3 czerwone X czy 4, no niestety trzeba to resetować. Musi być wszystko na zielono. Ja tu akurat ostatnio miałem X-a, ale zamówienie i tak do gry mi przychodziło. No i tu już jest sprawa banalnie prosta. No, wybieracie sobie
garaż, postać multiplayer, czy to pierwsza postać, czy druga postać, zależy na której gracie, na którą chcecie zamawiać. Pokazuję Wam ostatnio używanych 10 pojazdów. Wybieracie ten, na który chcecie założyć zamówienie, no i tu można się pobawić. No, pokazuję, jakie koła mam założone. Pokazuję, jaki mam klakson, jakie mam szyby, jaki tam, no, kolorów, jeżeli automodowane, nie radzę nie ruszać. Tu, jak widać, w prawym dolnym rogu szyby ciemne. Tablice moje jantonowskie, iFruit, klakson, Halloween, no wszystko się zgadza, czyli to jest dobry samochód, bo też się zdarza, że zamawiacie na złe auto. Jak wam się auta powtarzają, składacie zamówienie, przychodzi wam w grze, a wjeżdżacie nie tym autem, bo macie na przykład dwie komody, czy kurde, z 5 tych D10. Musicie odpowiednim autem. No i tu możecie, no tam ktoś nie chce, kurde, kuloodpornych opon sobie wyłączyć i będą już nie kuloodporne. Te akurat są. Tu z takich ciekawostek, no jeżeli auto nie ma kuloodpornego, ma założone, tu jest pokazane, no niby jest opcja zmiany, ale nie zmieniają się, ale jeżeli auto ma koła od F1, można zmienić te felgi od F1. Tutaj tak, dajemy sobie szybki zielone, klakson dałem klauna. No można się tu pobawić, no. Kolorów raczej nie ruszajcie. Można teraz tak, to ja mówię, no tu koła, jeżeli by miało auto teraz przykładowo to koła od F1, felgi wam nie pasują, możecie sobie zmienić. Koła od F1 przechodzą. Benego raczej nie. Teraz tablice. Możecie sobie zrobić tutaj tablicę ze spacją, z przerwami od prawej, jakie tam tylko chcecie wpisać, fuck you, czy cokolwiek. No chociaż nie wszystkie takie wulgaryzmy przechodzą. Tylko jeżeli, bo tu zapamiętuję stare zamówienie z iFruita i wy ten Youngton możecie stracić. Jeżeli auto ma tablicę Youngtona, to możecie stracić wtedy tą tablicę, bo ona pamięta stare zamówienie i wam może wtedy przyjść napis starego zamówienia, ale już na zwykłej tablicy i stracicie tą blachę Youngtonowską. Dlatego ja tu zawsze, co składam zamówienie na inny pojazd, to zawsze zamawiam inne sobie tablice, tak jak tutaj. No, były iFruit zapamiętane z poprzedniego zamówienia, teraz odpaliłem i znowu było iFruit. Że tu wpisuję sobie cokolwiek, tam machnę ze 3 spacje 4, wpiszę wirus, niech będzie wirus i wtedy tego Youngtona nie stracę. Mimo że tutaj mi do góry pokazuje tabelkę, że są Youngtony, one nie przyjdą wam. Jak ułożycie, macie zwykłe, wybierzecie Youngtona, on nie przyjdzie w grze. Klikamy order, czyli zamów. Potwierdzamy, że wysyłamy zamówienie, przychodzi w grze. Wjeżdżamy do mechanika zrealizować to zamówienie. Gdzie to jest banalnie proste, no jedynie pobrać tego BlueStacka, z BlueStacka iFruita, poinstalować to, albo stara wersja GTA Editora, albo ten iFruit Emulator musi działać. Platforma PC, nie tam Xbox, nie PS4, bo to dopiero robimy w emulatorze, ale w tym zwykłym, standardowym iFruicie wybieracie platformę PC-ta. No i tutaj tak jak przyszło zamówienie. Tablicę dostał wirus, Youngton nie zniknął. Trąbitko jest klaun, kuloodporne koła już nie są kuloodporne, szyby dostał zielone, także dla tych, którzy nie wiedzieli, pokazałem jak to zrobić, pobrać. No już nie pokazywałem jak zainstalować, no chyba to już każdy wie. Także no, tak rozwiązać można jedynie ten problem z iFruitem, który jest w telefonie, który nie działa. Nie działa na konsolach po prostu. No i to by to było na tyle. Mam nadzieję, że skorzystacie. Kilku ludzi będzie z tego zadowolonych. Ja pozdrawiam. Narka.